Stąd, jak powiedziałem, może to, co powiem, jest zabarwione subiektywizmem czy emocjami, ale proszę mi wybaczyć z tego doświadczenia 20-letniego. Chcę do Państwa parę słów skierować. Po pierwsze, myślę, że mówiąc o oświacie, nie tylko w Tarnobrzegu, ale na Subkoci Tarnobrzeska, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiej oświaty potrzebujemy. I to jest według mnie pytanie podstawowe. Mamy dwie możliwości. Albo ta oświata będzie realizowała nałożony obowiązek, bo ustawodawca nałożył na nas obowiązek, mamy dzieciom zapewnić chodzenie do szkoły na różnych etapach ich rozwoju, wcześniej do przedszkola. I to możemy robić. Czy też budujemy własny model oświaty, który będzie swoistą wizytówką miasta. Ja myślę, że można by pokusić się o to drugie rozwiązanie. Dlaczego? Co prawda pan radny Kwiatkowski przed chwilą powiedział, że czeka nas Eldorado i będziemy znowu ośrodkiem przemysłowym i będziemy zatrudniać. Ale myślę, pan radny Kwiatkowski kręci głową, upraszczam, proszę mi wybaczyć. Uważam, że inwestycja w oświatę jest inwestycją ważną, może najważniejszą. I nie zmienią tego stwierdzenia przypadki osób, które nie skończyły żadnych szkół, a są dzisiaj milionerami, czy w przeszłości byli znakomitymi wynalazcami. Ogólnie rzecz biorąc, taka jest prawidłowość, że im większe wykształcenie społeczeństwa, tym sukcesy tego społeczeństwa są większe. Póki co nikt nic lepszego nie wymyślił, a odstępstwa od tej reguły tylko tą zasadę potwierdzają. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przestrzegałbym, bo czasami, nie chcę powiedzieć, że tutaj, na tej sali, ale w rozmowach, również i często w jakichś burzliwych rozmowach z decydentami, pojawia się takie oto stwierdzenie. Ono w gruncie rzeczy funkcjonuje od 20 lat, kiedy żeśmy zachłysnęli się wolnym rynkiem. I chcę powiedzieć rzecz oczywistą, że szkoła to nie jest przedsiębiorstwo, które daje zysk. Zysk w postaci pieniędzy, prawda? A nawiasem mówiąc, w tym raporcie w sposób odwrotny to w jaki sposób jest powiedziane. Bo było powiedziane, popatrzcie ile ona kosztuje, czyli w gruncie rzeczy zysku nie przynosi, a przynosi no w domyśle straty. Znowuż upraszczam, proszę mnie nie łapać za język. Szkoła nigdy nie była, nie jest i nie będzie przedsiębiorstwem, które przynosi zysk wymierny w postaci złotówki czy euro. Tym zyskiem jest wiedza. Stąd, proszę Państwa, pytanie, które każdy musi sobie zadać. Czy na szkoły wydajemy w Tarnobrzegu dużo, czy mało? Ja bym zastąpił innym pytaniem. Czy wydajemy dobrze? I to jest, myślę, pytanie kluczowe w tym wszystkim. Trzecia sprawa. Baza lokalowa. Też czasami wydaje mi się, że niektórzy próbują patrzeć na boisko szkolne jako na potencjalną działkę, którą można pokroić na dwa ary i sprzedać z dużym zyskiem, albo na jeden za dużo większy budynek, który można sprzedać znowu z zyskiem na hurtownię czy inną rzecz. Bo tak też można do tego podejść, tylko wydaje mi się, że to jest droga do nikąd, jeżeli będziemy na szkołę patrzeć oczyma dewelopera. Ja myślę, że na szkołę musimy patrzeć oczyma gospodarza, wizjonera, który wie, że efekty pracy szkolnej przychodzą często po bardzo długim czasie. Nawiasem mówiąc, mamy szkoły, które są na poziomie XXI wieku, ale mamy szkoły, na przykład mam przyjemność uczyć w liceum tarnobrzeskim. Jeżeli ktoś był na przykład w jednej ze sal gimnastycznych, to jest sala, w której można prowadzić lekcje ze średniego albo późnego Gierka. Świetne lekcje z historii, bo mniej więcej tak ona wygląda. To samo w jednej trzeciej czy w połowie odnowiony budynek tylko dlatego, bo był zjazd wychowanków, a druga połowa jak potiomkinowskie wioski, prawda? Czyli omalowana z zewnątrz, a w środku rzeczywistość PRL-owska skrzyczy, że nie przesadzam, zapraszam do tej szkoły. Kolejna sprawa.
tutaj też w tym raporcie pani naczelnik o tym mówiła, ale szkoła to oczywiście nie budynek. On jest ważny, ale nie jest najważniejszy. Szkoła to przede wszystkim ludzie. I kiedy mówię ludzie, to mam na myśli ucznia. Często my nauczyciele, mówię tutaj my, albo ja nauczyciel, żeby nikt z nauczycieli tu nie miał do mnie pretensji, że generalizuję. Często jako nauczyciel ciężko mi jest zrozumieć, że uczeń jest najważniejszy. Że ja jestem dla ucznia, a nie odwrotnie. Czasami wydaje mi się, że najlepiej nauczyciel by się czuł w szkole, gdzie nie ma w ogóle żadnych. Ten czynnik ludzki, czynnik nauczycielski jest dość ważny i proszę, mówię to z całą odpowiedzialnością, proszę nie dać się zwieść tym słupkom, które mówiły o awansie zawodu nauczyciela. Kto jest nauczycielem, to wie, że ten awans nic nie znaczy. Ten awans można zrobić w postaci teczki dość szybko, można nawet zamówić u kogoś innego i to nie ma najmniejszego znaczenia. Absurdem szkoły jest to, że można być belwederskim profesorem, uczyć w szkole i z tego powodu nie mieć, bo przepis teoretycznie nie pozwala ani złotówki więcej. Ani złotówki więcej. Ale kolejne szczeble awansu i mnożenia papierów robią nauczyciela? Nie. Nie robią dobrego nauczyciela. I to trzeba mieć tego świadomość. I dylemat bardzo ważny w relacji uczeń-nauczyciel. Mi by się marzyło, żeby każdy z nas nauczycieli potrafił być mistrzem, prawda? A czasami mi się wydaje, żeby tylko nie przeszkadzał temu dziecku iść wskazaną drogą. Wydaje mi się, że zupełnie w polskiej szkole, również i tarnobrzeskiej, niestety została pominięta kwestia wychowania. Ona jest nie mniej ważna i nawiasem mówiąc, tutaj tkwi ogromny potencjał tarnobrzeskiej szkoły. Bo jeżeli byśmy zwrócili nacisk na wychowanie, to gwarantuję, to, co by odróżniało tarnobrzeskie szkoły od innych, to na przykład to, że tam się nie tylko uczy, ale i wychowuje. Fascynacja szkołami o dużym rygorze, jaka jest nie tylko w Polsce, ale najlepsze szkoły na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych to są szkoły, gdzie jest rygor, gdzie się wychowuje. I tu jest ogromny potencjał, potencjał, który może przyciągnąć uczniów do naszej szkoły. W tym kierunku obawiam się, że niewielu z nas idzie. Ja, proszę Państwa, wejdę w polemikę z tym, co mówi raport. Narażę się moją koleżanką i kolegą, ale nie jestem aż tak optymistycznie nastawiony, żeby powiedzieć, że produkt, czyli uczeń tarnobrzeskiej szkoły, to jest dobry produkt. Uważam, że w stosunku do poniesionych nakładów ten produkt nie tylko mógłby, ale powinien być lepszy. I proszę nie robić porównań wyników testów po skończeniu 6 klasy, po skończeniu gimnazjum, czy po skończeniu innych rzeczy. Ponieważ poziom zdania jest taki, niestety jest coraz niższy, że w gruncie rzeczy, nie obrażając zwierzę, konia bym nauczył, żeby na 30% zdał. Ja myślę, że porównywać nie należy z tym, jaka jest średnia krajowa, ale porównywać należy z najlepszymi. Ja wiem, że wszelkie rankingi są często zwodne, ale proszę otworzyć Rzeczpospolitą, kiedy ona publikuje raz czy dwa razy do roku rankingi szkół i zobaczyć, na którym miejscu jest w skali kraju najlepsza tarnobrzeska szkoła. No jest to mniej więcej miejsce takie, jaką posiada najlepszy polski uniwersytet na tle uniwersytetów światowych. 4. czy 3. setka, tak mniej więcej to wygląda. Czy to jest dobre? Uważam, że nie. Jakimś wymiernym porównaniem, chociaż też nie tylko, jest kwestia olimpiad. Raz na kilka lat zdarza się nam rodzynek, prawda, który na olimpiadzie dochodzi do szczebla centralnego i coś tam zdobywa. Tutaj według mnie tkwi ogromny potencjał i z tym coś trzeba autentycznie zrobić. No na przykład ktoś powie, no dobrze, gada, wymądrzacie, co zrobić. No, jest kwestia dodatku motywacyjnego, proszę Państwa, w szkole. Ten dodatek motywacyjny jest polityką dyrektora w stosunku do rady pedagogicznej. To znaczy według uznania. Czekaj w kolejce i potem również i ty dostaj. Taka jest niestety rzeczywistość nie tylko tarnobrzeskiej szkoły, prawda? I kolejna bolesna kwestia. Proszę Państwa, ja rozmawiam z dziećmi, czy z młodzieżą. Rzecz zastraszająca, jaka dzieje się
tarnobrzeskich szkołach, ktoś powie, tak jest wszędzie, ale wszędzie to mnie nie obchodzi. To jest poziom korepetycji. Proszę Państwa, nie mówmy, że ktoś uzyskał dobry wynik, bo to jest dobra szkoła, tylko spytajmy dziecka, które uzyskało dobry wynik na maturze, ile bierze korepetycji z ilu przedmiotów, od jak długiego czasu. Ja nie wiem, czy jego dobry sukces z historii to jest mój wynik, czy dlatego, że jeszcze bierze dwóch czy trzech historyków, którzy razem z nim pracują. To wypacza w ogóle funkcjonowanie szkoły, to wypacza bezpłatność szkoły. I to zaciemnia w ogóle obraz tej szkoły. Ja już znowuż uderzę się we własne piersi nauczycielskie. Powszechność korepetycji jest tak wielka, że my nauczyciele doprowadziliśmy już do takiej sytuacji, że własnym uczniom dajemy korepetycje. Kiedyś, jeszcze parę lat temu, była to pewna nieprzekraczalna granica. Kolega podsyłał koledze. Dzisiaj sam uczący proponuje korepetycje swoim uczniom. To jest też wizja i wizerunek tarnobrzeskiej szkoły. Myślę, że nikogo to nie obraża, bo moje słowa potwierdzi większość rodziców, którzy posyłają swoje dzieci i chcą, żeby te dzieci zdały maturę i dostały się na wymarzone studia. To, co, czym zakończyłem, to mówię o tak zwanym etosie nauczyciela, który pewnie gdzieś po drodze żeśmy zagubili. Reforma. Czy trzeba tarnobrzeską oświatę reformować? Trzeba, pod każdym względem. Począwszy od schodzenia racjonalnego wydawania, czy schodzenie z kosztów poprzez racjonalne wykorzystanie bazy, a skończywszy na takim czy innym podejściu nas nauczycieli. Ja myślę, że jeżeli oszczędzać, to musimy przyjąć i popatrzeć na szkolnictwo jako na pewien element całości funkcjonowania miasta. Ja na sesji budżetowej mówiłem tutaj o oszczędzaniu w mieście. Naiwnie myślałem, że wszyscy za chwilę wezmą pas w ręce, prawda, zaczną go zaciskać. Nie może być tak, że mówimy o oszczędnościach w mieście i zaczynamy od oświaty, dlatego, bo tam jest 30%, czy ponad 30% ogółu budżetu. A jestem za oszczędnością, ale jeżeli chcemy oszczędzać i powinniśmy, mówię, oszczędzać, łącznie, to też powiem, narażę się, łącznie, jeżeli trzeba, z zamykaniem szkół. Jestem za tym. Ale jeżeli oszczędzamy, to powiedzmy wszystkim, nauczycielom, rodzicom, społeczeństwu, że robimy w Tarnobrzegu wielki plan oszczędzania, że zaczynamy oszczędzać od tego segmentu, idziemy do następnego i do następnego. I wtedy to zrozumie, ale będę ostatni, który zrozumie oszczędzanie w oświacie, które uczyni z oświaty kozła ofiarnego. Bo to najłatwiej, prawda? Uderzyć w demagogiczne tony i tutaj oszczędzać. Jeżeli wszyscy, jestem za. A myślę, że oszczędzać powinniśmy. Ważnym elementem za chwilę będą się zbliżać wybory nowych dyrektorów. Tu też środowisko już zaczyna o tym mówić. Ważne jest to, żeby wybrać osobę kompetentną. Niekompetentną to taką, która lubi dotrzeć do władzy i do pana prezydenta. Ja na miejscu pana prezydenta każdego dyrektora, kto się za szeroko do mnie uśmiecha, bym podejrzliwie traktował. Dyrektor nie ma służyć władzy, nie ma biegać z kwiatkami co chwilę do tej władzy, prawda? Ale dyrektor ma dobrze zarządzać powierzoną mu placówką. I jak trzeba, to powinien prezydentowi powiedzieć nie i uzasadnić to swoje nie. I myślę, że jest szansa, żeby to dyrektorom uświadomić. Żeby to dyrektorom uświadomić, bo za chwilę będą powoływani albo na nową kadencję, albo całkiem nowe. Mają zarządzać oświatą, kreować oświatę w szkole, a nie uprawiać politykę papierkowania, prawda? Bo dzisiaj w gruncie rzeczy nauczyciel do tego gro czasu zaczyna powoli malować. Jeszcze jedna kwestia. Też chciałbym się, przepraszam, że tak długo mówię, ale już potem nie wiem. Jak nauczyciel, tak jest. To jest szkolnictwo społeczne, proszę Państwa. My żeśmy go nigdy nie potrafiliśmy przełamać pewnego społecznego podejścia do szkolnictwa społecznego jako do szkoły dla bogatych, szkoły dla wybranych, szkoły elitarnej. Bardzo łatwo w Polsce jest zagrać na nastrojach egalitarnych.